No to lecimy z tematem. Na szybkości zrobimy sobie pyszny soczek. Mamy jakieś kilka minut, żeby to ogarnąć. Ja nazywam się Adam Słowik. Reprezentuję moje projekty, których jestem założycielem, między innymi projekt Długie Życie. Zapraszam Was na stronę długieżycie.com. Zapraszam Was też do odwiedzenia stron internetowych adamsłowik.pl i flercompany.com. To są moje strony, moje projekty eventowe, a nas w projekcie Długie Życie na Facebooku i na Instagramie wrzucamy trochę różne informacje odnośnie tego, jak poprawić stan swojego zdrowia, jak doprowadzić swój organizm do porządku, żeby wszystko się tam zgadzało. Jedną właśnie z takich, jednym ze sposobów i z tego, co polecamy i proponujemy osobom, które gdzieś tam nas oglądają, to jest wprowadzenie soków wyciskanych świeżo. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to polecam. Można w ten sposób fajnie oczyścić swój organizm i przede wszystkim no dać sobie energię, dać sobie powera i poprawić przede wszystkim pracę naszego układu pokarmowego, nasz układ trawienny. No oczekuje na to nasze wsparcie, żebyśmy dali mu możliwość i przede wszystkim umożliwili i wsparli go w takim procesie autonaprawy, bo nasz organizm pięknie leczy się sam, ale musimy mu po prostu w tym wspomóc. Dzisiaj mamy kilka, no, czytałem przedtem, kochani, tutaj goście piszą różne opinie odnośnie, no, mamy rośliny, mamy dzisiaj, będziemy robić sobie soczek owocowy. Ale kochani, czy to jest rabarbar? Kochani, rabarbar, żywień, rodzaj roślin należących do rodziny redestowatych, obejmuje około 60 gatunków. I co? I to jest owoc czy warzywo? No, tutaj piszą, że na pewno jest to doskonałe źródło witaminy A, C, E, a także potasu, kwasu foliowego i błonnika w rabarbarze. Rabarbar ma dużo właściwości antyrakowych, antyoksydacyjnych i przeczyszczających. Owoc czy warzywo? Inaczej, żywień to bylina, która jest warzywem. W kuchni zastosowanie znalazły części liści nazywane ogonkami liśćmi. Dobra, to sobie lecimy z tym rabarbarem najpierw. Wyciśniemy sobie soczek, czyli będziemy dzisiaj owocowo warzywny, ponieważ leci rabarbar jako pierwszy. Rabarbar. Pamiętam babcia, moja ukochana Zosia, świętej pamięci, już niestety robiła kompot taki z rabarbaru. Rabarbar rósł gdzieś tam pod domem i jako dzieciak często właśnie miałem okazję pić taki kompot, który babcia przyrządzała, rabarbarowy. Był bardzo pyszny, z tego co pamiętam. Rabarbar właśnie ma taki smak, że no, taki smak jest bardzo dobry. Zupełnie można by właśnie pomyśleć, że jest to bardziej owoc. Dobra, mamy rabarbar, pomarańcz. Rabarbar, pomarańcz, kochani. To będzie nasz taki sok. Koktajl bezalkoholowy oczywiście, bo alkohol jest dobry, ale raz na jakiś czas, a nie codziennie to niestety nie jest wskazane jakiś alkoholu, dlatego ten projekt jest po to, aby pokazać Wam, że można robić fajne kompozycje bezalkoholowe, smaczne,
a przy okazji jeszcze one cudownie wpłyną na nasz organizm. No owoce, kochani, jak ja czasem nieraz rozmawiam z ludźmi i ktoś się pyta, to jak nie jemy teraz pewnych pokarmów, które wcześniej jedliśmy, to w takim razie skąd dostarczamy to białko? A białko można dostarczyć też z owoców. Dobra, mamy tak, rabarbar, kochani, poszedł. Zresztą tutaj taki jest twardy. Widzę, że podobnie się zachowuje jak selek naciowy, trzeba go drobniutko przekroić. Więc ten rabarbar. Dobra, rabarbar poszedł, pomarańcz jest. Teraz gruszka, kochani, leci sobie. Jabłko, no kurczę, nigdy nie może zabraknąć. Kiedyś mówiłem, że moje ulubione i takie number one, mój ulubiony taki owoc to jest winogrono, ale chyba... Ale chyba jednak to jabłko. Dobra, gruszka jest. Pięknie. Jeżeli macie zapotrzebowanie na jod, to jak najszybciej jedzcie dużo gruszek, wyciskajcie sok. Jabłko, kochani, cudowny owoc. Działanie takie oczyszczające, odchudzające. Wyciskamy oczywiście, wyparzamy najpierw, myjemy, wyciskamy w całości, nie strugamy. Wiele osób popełnia ten błąd, że obiera jabłuszka przed zjedzeniem czy przed wyciśnięciem soku. Oczywiście obieramy pomarańcze, grejpfruty, ale jabłka akurat nie. Dzisiaj cytrynę obrałem, bo jakoś tak dzisiaj chciałem bardziej, żeby ten sok nie miał tej takiego gorzkawego smaku, bo niestety w skórce cytryny jest taki gorzkawy smak, aczkolwiek tam jest bardzo dużo cennych wartości odżywczych. Także mamy, kochani, jabłko. Tu jeszcze będzie cytryna. Dobra, rabarbar do końca niech poleci. Okej. Jabłuszko, no po prostu coś pięknego. Anglicy twierdzą, że człowiek jak zje codziennie jedno, a dwa jabłka rano i wieczorem, to może się spodziewać, że będzie miał fajne zdrowie. Dobra, cytryna. Cytryna. Znany owoc, lubiany, aczkolwiek nie ma w niej tak dużo witaminy C, jak mogłoby się nam wydawać. Dużo więcej witaminy C jest chociażby w natce pietruszki, czy papryce czerwonej, czy nawet w kiwi, które właśnie zaraz sobie poleci. Kiwi. Dajemy, lecimy sobie z kiwi. Także będzie piękny. Piękny koktajl. Nie jest to, myślę, aż tak skomplikowana sprawa, żebyśmy nie mogli tego sobie w domu zrobić. Wystarczy pójść na targ, kupić warzywa, owoce i wycisnąć z nich sok. Piękne jabłka, naprawdę teraz uważajcie, też na to patrzcie, żeby jabłka były twarde, soczyste. Z nich wyjdzie najlepszy soczek. Okej, dobra. Będziemy zaraz próbować, co nam to wyszło. Okay. Troszkę odlejemy. Nam się to nie mieści. Mamy tak, kochani, pyszny, owocowo-warzywny koktajl. Czyli mamy jako pierwszy poleciał rabarbar, później pomarańczka, gruszka, jabłko, cytryna i kiwi. Miałem dawać jeszcze truskawkę,
ale z truskawki zrobimy sobie taki koktajl, jak się to w domu kiedyś robiło. Śmietana, czasami też można. Na poczet tego, że na biało praktycznie w ogóle nie jemy, to raz na jakiś czas można sobie zrobić taki koktajl. Troszkę cukru, truskawki do blendera i jest to pyszne, to jest smak dzieciństwa. A tu mamy nasz koktajl, próbujemy. Super, dobra, czyli tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Rabarbar, pomarańcz, gruszka, jabłko, cytryna, kiwi. Normalnie się odżywiamy, nie pijemy tylko soków, ale oprócz naszych pełnowartościowych posiłków takie soczki wjeżdżają i uwierzcie mi, że ma to sens. Wszystkiego dobrego.